Siemanko, siemanko, niezłe wdzianko. Witam was w kolejnym odcinku od bardzo dawna z gier na Androida i w ogóle dawno nie było odcinków. Dzisiaj wybrałem taką grę, która się nazywa Big Hunter Mammut. Chodzi w tej grze ogólnie o to, żeby zabić mamuta. Gra mi się bardzo spodobała, pomyślałem, że ją nagram. Poza tym, że ruszamy się do tyłu, a także przytrzymujemy na tego murzynka, atakujemy mamuta. Akurat w tej chwili muszę trafić w te białe trójkąty, kurde, żeby zaliczyło mi jego zabicie, czy tak, jak mam tak miło, jak to powiedzieć. Jak widzicie, tam jeszcze jest w prawym górnym rogu jego życie. No szkurde. A w lewym też górnym rogu jeszcze mamy, ile mamy tych... no nie wiem, to są dzidy chyba, nie? Nie wiem. Chyba dzidy. W grze jest 100 poziomów na razie. Udało się trafić. Ja jestem na 20 właśnie teraz. O, udało się. Jeszcze trzeba trafić w jedno. O Jezus. O kurde, no. No i umarłem. Może wam pokażę, jak wygląda pierwszy poziom. Jest jakaś historyjka. Żeby żyć, trzeba dziennie tam polować. No i pokazują tutaj, jak się gra. Taki samouczek. I jeszcze takie ogłoszenie, najprawdopodobniej wrócę do Hearthstone'a. Nie, na pewno wrócę do Hearthstone'a. Jeszcze na kompie będę za niedługo nagrywał. Bo powinien mi przyjść, myślę. Albo że coś z zamówieniem jest nie tak. No i tak został pokonany. Ale kiedy spróbuję na tym moim starym komputerze coś nagrać. Może nie wiem, League of Legends. Hearthstone'a albo nie wiem, Team Fortressa 2, albo jak ktoś będzie chciał, to tego Counter Strike Global Offensive. Nie wiem, napiszcie, jaką grę chcecie w komentarzu. To taka się pojawi. Albo inna gra, nie wiem. Od razu mówię, że nie jakiś Wiedźmin, bo to mi nawet nie pójdzie na tym komputerze. No i w sumie nie mam co przedłużać. Tak wygląda właśnie ta gra. Chciałem ją pokazać, żeby więcej osób się o niej dowiedziało. No i bardzo wam tę grę polecam. Komentujcie. Moja ocena to jakieś, nie wiem, no 8 na 10, bo gra jest moim zdaniem całkiem niezła. Zrazu mi się tak Far Cry Primal przypomina, ale dobra. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Do następnego odcinka. Cześć!